Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Spraw Zagranicznych. Witam Panie Posłanki i Panów Posłów. Witam Panią Minister Wandę Buk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Witam Pana Ministra Piotra Wawrzyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Stwierdzam kworum. Otrzymali Państwo porządek obrad, który obejmuje jeden punkt, a mianowicie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji decyzji Rady 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 roku zmieniającej akt dotyczący wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich załączony do decyzji Rady 76/787/EWWIS/EWG Euratom z dnia 20 września 1976 roku, druk nr 3177. Projekt z tego druku został skierowany do naszych komisji do pierwszego czytania przez Marszałka Sejmu w dniu 30 stycznia bieżącego roku. Bardzo proszę przedstawiciela rządu i tutaj mam zapytanie, pan minister Wawrzyk. Bardzo proszę pana ministra Wawrzyka o uzasadnienie projektu. Państwo przewodniczący, panie i panowie posłowie, przedmiotem spotkania jest dzisiaj decyzja Rady, powiedzmy unowocześniająca możliwości głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o to, żeby ją dostosować do nowych możliwości technicznych, między innymi poprzez wprowadzenie minimalnego terminu na zgłoszenie kandydata w wyborach do Parlamentu Europejskiego, o ile oczywiście państwa będą chciały taki termin wprowadzić. Ponadto nowelizacja aktu wprowadza możliwość głosowania z wyprzedzeniem, możliwość głosowania korespondencyjnego, głosowania drogą elektroniczną oraz głosowania internetowego. Ponadto umożliwia wprowadzenie sankcji za głosowanie więcej niż jeden raz w wyborach oraz obowiązek wyznaczania organu kontaktowego bezpośrednio odpowiedzialnego za wymianę danych dotyczących wyborców i kandydatów ze swoimi odpowiednikami w innych państwach. Przepisy decyzji są zgodne z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem i w związku z tym nie występuje konieczność zmian przepisów polskiego prawa, kodeksu wyborczego. Natomiast ze względu na fakt, że decyzja ta dotyczy kwestii związanych z wyborem członków Parlamentu Europejskiego, a więc materii regulowanej w Polsce drogą ustawy, jak również dotyczy możliwości korzystania z praw obywatelskich, to znaczy praw wyborczych i zasad udziału obywateli w wyborach, stąd konieczne jest przeprowadzenie procedury ratyfikacyjnej ustawą. W związku z powyższym bardzo proszę w imieniu rządu Wysokie Komisje o przyjęcie tej ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Czy są pytania ze strony państwa posłów? Nie ma takich pytań. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w debacie? Nikt się nie zgłasza. Zamykam debatę. Stwierdzam zakończenie pierwszego czytania projektu z druku nr 3177. Stwierdzam, że nie zgłoszono wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego, a zatem wnioskuję o niezwłoczne przystąpienie do rozpatrzenia projektu w komisji. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu ustawy z druku nr 3177 w komisji. Otwieram dyskusję. Czy państwo ministrowie chcieliby jeszcze zabrać głos? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z członków komisji chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń. Czy biuro legislacyjne ma uwagi? Nie ma uwag biura legislacyjnego. Czy są uwagi do tytułu ustawy? Nie ma uwag, przyjęliśmy tytuł ustawy. Czy są uwagi do artykułu pierwszego? Nie ma uwag, przyjęliśmy artykuł pierwszy. Czy są uwagi do artykułu drugiego? Nie ma uwag, przyjęliśmy artykuł drugi. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania komisji o przyjęciu projektu ustawy z druku nr 3177? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że komisje przyjęły sprawozdanie jednogłośnie. Przystępujemy do wyboru posła sprawozdawcy na posiedzenie Sejmu. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Pan poseł Marchewka. Zgłosił się tam. Dziękuję. Kto się... Pan poseł.
Maciej Masłowski. Pan poseł Maciej Masłowski. Czy pan poseł, rozumiem, przez zgłoszenie wyraża zgodę? Tak. Czy jest ktoś przeciwny temu, aby pan poseł Maciej Masłowski był sprawozdawcą z komisji w tej ustawie? Nie ma. Stwierdzam, że komisje wybrały sprawozdawcę bez głosów sprzeciwu. Na tym zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo. Można jeszcze jedną rzecz, korzystając z okazji? Przepraszam, że w sprawach różnych, ale jestem członkiem obu komisji, ale tym razem jako członek Komisji Proszę Spraw bardzo, Zagranicznych. Chciałem, korzystając, że przyszła pani poseł Joanna Lichocka, parę miesięcy, ładnych parę miesięcy temu na Komisji Spraw Zagranicznych użyłem słów, których nikt bym normalnie nie użył, a ponieważ no, nie powinny one w ogóle paść, chciałem panią poseł przeprosić. Także w imieniu tych innych członków komisji, którzy byli świadkiem niepotrzebnej scysji. Może być? Bardzo dziękuję za te wystąpienie. Dziękuję bardzo.